Zaczynajmy. Co dzisiaj w programie? Cała prezentacja ma 3 slajdy, a potem już przechodzimy do konkretów. Na czym polega rejestracja w FunnyPay? Wszystkie kolejne kroki, które Wam za chwilę pokażę. Od samego początku do samego końca. Jeden krok, którego nie będę pokazywał, to zakładanie konta organizacji na FunnyMoney. Zaraz Wam powiem, jeśli nie macie jeszcze konta organizacji na FunnyMoney, to Wam powiem, gdzie można takie konto założyć. A drugi slajd to będą tak na dobrą sprawę pytania, więc do nich przyjdziemy później. 3 słowa o FunnyPay. FunnyPay to płatności dla organizacji społecznych, które w sumie istnieją już od 2016 roku. Fundacja FunnyMoney, która prowadzi serwis funnymoney.pl, czyli darowizny od zakupu w internecie. My tworzymy również inne narzędzia, które pomagają Wam, pomagają organizacjom po prostu zbierać pieniądze. I taką trochę naturalnym efektem było to, że takim bardzo istotnym krokiem, bardzo istotnym źródłem pozyskania darowizny dla organizacji są po prostu darowizny na stronie. Stąd powstało też FunnyPay. FunnyPay samo w sobie nie jest operatorem płatności. To jest moim zdaniem bardzo ważna informacja, czyli jak gdyby te środki, które są wpłacane do Waszej organizacji, one w żaden sposób nie trafiają do fundacji FunnyMoney czy do FunnyPay. My wynegocjowaliśmy odpowiednie warunki dla organizacji, a tak na dobrą sprawę operatorem jest albo Blue Media, albo TPay. Dzisiaj pokażę Wam właśnie rejestrację do TPay, z którym na ten moment, czy w tym momencie współpracujemy. Jest jeden wyjątek dotyczący płatności cyklicznych, ale o tym powiem na końcu, płatności takich miesięcznych. Zasady są bardzo proste, nie ma jak gdyby żadnych kosztów związanych z korzystaniem z FunnyPay, jedynie jest 1,49% prowizji od wpłat, plus dodatkowa opłata w przypadku płatności kartami. I to jest jak gdyby wszystko. A teraz tak na dobrą sprawę, przejdźmy już do tego, jak zarejestrować się w FunnyPay, jak uruchomić płatności na stronie Waszej organizacji. Na początek ja mam tutaj taką stronę testową, testowa.funnymoney.org.pl i to jest taka strona, której jak gdyby nie skupiam się w ogóle na treści, ona jest mi potrzebna do tego, żeby pokazać Wam dzisiaj uruchomienie płatności. I krok pierwszy. Jestem zalogowany dzięki uprzejmości jednej z organizacji. Ja sobie przejdę tutaj na panel organizacji. Dzięki uprzejmości właśnie tutaj Fundacji Mają Przyszłość mogę na ich rzeczywistym profilu organizacji na FunnyMoney pokazać, jak to uruchomić. Jeśli nie macie jeszcze konta organizacji na FunnyMoney, to w stopce naszej strony tutaj macie link Dodaj organizację, tam przechodzicie do formularza i możecie zarejestrować organizację na FunnyMoney. Ok, uruchamiamy FunnyPay, czyli jestem zalogowany jako administrator organizacji do konta na funnymoney.pl i przechodzę do zakładki FunnyPay. I dalej klikam rejestracja do płatności. Pojawia nam się tutaj formularz rejestracji do płatności. On jest bardzo prosty. Wpisujemy oczywiście nazwę organizacji. W zasadzie te dane zostaną wypełnione na podstawie tego, co wcześniej podaliście podczas rejestracji. Wybieracie formę prawną, w jakiej jest Wasza organizacja. Jeśli jesteście stowarzyszeniem zwykłym, to tutaj wybieracie również formę stowarzyszenie, a następnie uzupełniacie wszystkie dane organizacji. Na co chcę tutaj właśnie zwrócić uwagę? Na sprawdzenie 3 razy tych podstawowych rzeczy, czyli numeru NIP, numeru REGON i numeru KRS. W przypadku, gdy jesteście stowarzyszeniem zwykłym i nie macie KRS-u, po prostu wpisujecie tutaj 10 zer. Ważne jest, żeby tych znaków było akurat 10. Dalej podajecie dane kontaktowe organizacji, takie wszystkie podstawowe, tak jak organizacja jest zarejestrowana, oraz dane osoby kontaktowej. Ja dzisiaj na potrzeby tego testu po prostu wpiszę moje dane oraz mój taki adres e-mail, który sobie robiłem do testów. Te dane w jednym i w drugim przypadku piszę takie same. Mamy tutaj dwie osoby, dane osoby kontaktowej, czyli de facto tej osoby, która odpowiada za uruchomienie tych płatności oraz osobno osoby reprezentującej instytucję, czyli to albo jest członek zarządu, albo to jest prezes fundacji, bądź inna osoba, która reprezentuje Waszą organizację. I teraz przechodzimy do kwestii związanej ze stroną, czyli taką konfiguracją tego, co będzie się działo na stronie. Ja tutaj nie chcę uruchamiać tych płatności na stronie mająprzyszłość.org.pl, tylko sobie skopiuję adres tej mojej testowej strony. Wkleję sobie adres testowej strony.
oraz wklejamy adres strony z regulaminem wpłat. To będzie nasza podstawowa strona, na przykład tutaj zrobimy łamane przez regulamin. W momencie, gdy ja to wpisuję, ta strona jeszcze nie musi istnieć. Gdyby nie ma takiej potrzeby, aby ona już była założona, ale w momencie, gdy będzie założona, bardzo jest ważne to, żeby ona istniała właśnie pod takim adresem. Kolejna rzecz, adres strony z podziękowaniem po dokonaniu płatności. To tak samo wpisuję ten adres strony i na przykład to będzie dziękujemy. Tak samo jak wcześniej, ta strona jeszcze nie musi istnieć, możemy ją założyć później. I tutaj mamy jeszcze drugi adres strony z informacją po nieudanej płatności, czyli w przypadku, gdy ktoś na przykład przejdzie do płatności, ale na przykład zostanie, nie będzie miał, nie wiem, środków na koncie, albo nie będzie mógł autoryzować danej płatności, czy nie będzie miał, nie wiem, karty przy sobie, nie będzie mógł dokończyć płatności, to zostanie po prostu przekierowany na inną stronę i tutaj możemy na przykład wpisać stronę płatność. Oraz adres URL statutu organizacji. Załóżmy, że to on jest pod adresem statut. Po co jest ten statut potrzebny? Statut jest potrzebny do weryfikacji, czyli w momencie, gdy zarejestrujecie się w FunnyPay, wasze dane trafiają do weryfikacji przez tutaj operatora akurat T-Pay. I T-Pay zgodnie z warunkami czy zasadami KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji organizacji. Robi to między innymi na podstawie statutu. Potwierdzam, że wprowadzenie dane są poprawne, akceptuję regulamin płatności FunnyPay, możecie sobie ten regulamin otworzyć. De facto to jest regulamin T-Pay. Sprawdzę jeszcze raz, czy wszystkie dane dobrze wypełniłem. Wszystkie e-maile, OK. I klikamy zapisz i przejdź dalej. OK. Jeden krok już za nami. Dziękujemy za rejestrację w FunnyPay i teraz jest bardzo ważny moment. Tutaj macie linka do aktywacji konta w T-Pay, dlatego że weryfikację organizacji robicie już po stronie konta w T-Pay oraz w T-Pay też będziecie mieć dostęp do ustawień, niektórych ustawień związanych właśnie z płatnościami, jak na przykład częstotliwość wypłat, czy możecie też sprawdzić konkretnie transakcje. To ja sobie tutaj kliknę do aktywacji. I od razu mi się pojawiło moje ID oraz tutaj wpiszemy jakieś hasło. Zaloguj się i utwórz hasło. I tak na dobrą sprawę od tego momentu już możecie uruchomić zbieranie darowizn na waszej stronie. Do czasu, gdy poprawnie przejdziecie weryfikację konta, czyli to jest weryfikacja numeru rachunku, weryfikacja waszej organizacji, jak gdyby te środki będą zablokowane w T-Pay, ale w momencie, gdy przejdziecie tą weryfikację, co przeważnie trwa kilka dni, te środki automatycznie trafią na wasze konto. Jeszcze jedna ważna rzecz, numer konta, na który trafiają wasze środki, to jest ten numer konta, który podaliście w momencie rejestracji do Funny Money. Jeśli chcielibyście mieć inny numer konta, to ten numer konta można też tutaj ustawić. Ja na razie do weryfikacji konta nie będę tutaj przeprowadzał, zresztą nie jestem do tego uprawniony, więc nie jestem w stanie tego zrobić. Przejdziemy do kroku następnego, czyli po prostu uruchamiamy już te płatności na stronie. Zobaczmy jeszcze tylko, czy przyszedł e-mail z potwierdzeniem, czy też może jeszcze nie. Ja to dodałem Marek plus FunnyPay małpa funnymoney.pl. Być może ten e-mail przyjdzie dopiero za chwilę. Kolejne kroki do uruchomienia płatności, to chcielibyśmy, żeby tutaj pojawił się po prostu moduł wpłat, żeby osoby, które odwiedzają waszą stronę, mogły po prostu zacząć już wpłacać darowizny. Tutaj jest strona, która jest uruchomiona na WordPressie. Ja najpierw pokażę WordPressa, a później też powiem, jak możecie uruchomić ten moduł wpłat, jeśli wasza strona jest na innym systemie niż WordPress. Przede wszystkim wejdę sobie tutaj do kokpitu WordPressa i w WordPressie ja już mam zainstalowaną, ale jeśli będziecie chcieli, możecie po prostu zainstalować wtyczkę Funny Money.
plugin Funnymoney WordPress. To jest plugin, który umożliwia między innymi właśnie, tutaj widzę szczegółów, nie mogę zobaczyć, ale ten plugin umożliwia właśnie między innymi uruchomienie właśnie modułu wpłat. Wróćmy jeszcze na chwilę do panelu organizacji i ten moduł wpłat to jest de facto widget Funnymoney. Jak to wygląda i jak to można skonfigurować? Widget Funnymoney składa się z trzech elementów. Jeden z elementów to jest właśnie pokazanie informacji o darowiznach, drugi to właśnie FunnyPay, trzeci to 1% podatku. Dzisiaj skupiamy się właśnie na tym FunnyPay. Oraz tutaj jest takie pole, które może być dla Was przydatne. Moduł płatności domyślnie pojawia się na wszystkich stronach. Ja zaraz Wam pokażę przykładową stronę, na której zresztą przed chwilą robiłem płatność. Już Wam pokazuję, jak po prostu ten moduł wpłat na stronie wygląda. To jest jedna z organizacji, która korzysta z modułu wpłat FunnyPay. I to jest taki pasek, który pojawia się na każdej stronie, chyba że właśnie określicie, że on ma się pojawiać na innej stronie. Klikamy tutaj wpłacam, tu mamy właśnie kwoty skonfigurowane i tak na dobrą sprawę tutaj można przejść do płatności. Dodatkową taką funkcjonalnością jest właśnie wpłata na konkretne projekty, czyli jeśli macie na przykład jakieś różne miejsca, tutaj akurat ta organizacja ma różne ośrodki, jeśli ktoś chce dokonać wpłaty na konkretny ośrodek, może to właśnie zrobić wybierając tutaj. I cała konfiguracja tego, co tutaj widzicie, jest właśnie w panelu organizacji w sekcji widget. Klikamy sobie zapisz i mamy ten widget zapisany. Zmiany w tym widgetie, jak wprowadzacie, zanim one pojawią się na Waszej stronie, może to potrwać 2 minuty. Wróćmy do naszej strony i pluginu Funnymoney, plugin do WordPressa. Ten plugin, żeby go uruchomić, potrzebujemy tutaj klucz beneficjenta, czyli taki klucz, który możecie znaleźć po prostu w panelu organizacji i po wpisaniu go tutaj, ten moduł płatności automatycznie, czy też inne widgety właśnie Funnymoney, możecie automatycznie uruchomić. W sekcji widget jest coś takiego jak pobierz kod, a kod będzie nam potrzebny za chwilę, ok. Klucz beneficjenta, wchodzimy w ustawienia profilu i w ustawieniach profilu mamy taką sytuację, że nie jestem administratorem danej organizacji, więc nie widzę wszystkich uprawnień, muszę zmienić sobie uprawnienia. Ok, pojawiła mi się dodatkowa zakładka, użytkownicy i dostęp. To jest właśnie zakładka, w której znajdziecie klucz dostępu potrzebny do wstawienia na stronie. Kopiuję ten klucz, wklejam go tutaj i klikam zapisz zmiany. Ustawienia zostały zapisane. Teraz tak na dobrą sprawę mogę odwiedzić witrynę. Jeszcze zobaczmy jedną rzecz tylko. Ustawienia. Dobra, to mamy ustawione. Widget Funnymoney. I klikamy tylko właśnie uruchom widget Funnymoney, aby mieć pewność, że on jest włączony. Czy w międzyczasie pojawiło się pytanie, czy adres do zbierania darowizn do podziękowania, do info o nieudanej płatności powinien się znajdować na stronie organizacji? Tak, tak. To jest właśnie strona organizacji, czyli proces płatności wygląda tak, że ktoś wchodzi na Waszą stronę, wybiera sobie tam, nie wiem, kwotę do wpłaty, wpisuje jakieś podstawowe dane, jest przekierowany do TPay, żeby dokonać płatność i w momencie, gdy kończy płatność, wraca na Waszą stronę albo wraca na stronę podziękowania, jeśli płatność była udana, albo wraca na stronę z informacją, na przykład płatność jest przetwarzana, czy jakąśkolwiek inną informacją, jeśli ta płatność z jakiegoś powodu nie została zrobiona. I tak jak widzicie, tutaj mamy już gotowy i działający moduł płatności. I tak na dobrą sprawę można już w tym momencie z niego korzystać. Jeśli chcielibyście wybrać, aby ten moduł płatności nie pojawiał się na wszystkich stronach, ale tylko i wyłącznie na wybranych, to wchodzimy do widget i ustawienia i tu możecie wpisać adresy stron, na których on nie ma się pojawić. Czyli na przykład wybiorę sobie stronę kontakt
chcę, żeby na stronie kontakt on się nie pojawiał, kopiuję sobie adres tej strony i wklejam go tutaj. Klikam zapisz. Zobaczmy, czy będzie trzeba poczekać te dwie minuty, czy ten już odświeżyłem. I już widzę, że na stronie kontakt się ten moduł nie pojawia. A na wszystkich pozostałych stronach jest widoczny. Dlaczego to jest ważne, że jest widoczny na wszystkich stronach? Ano dlatego, że ruch na stronę waszej organizacji nie zawsze trafia tylko i wyłącznie na stronę główną. Jeśli na przykład ktoś wyszukuje jakieś informacje w waszej organizacji, może się zdarzyć, że po prostu trafi na stronę, nie wiem, aktualności, albo trafi na stronę z jakimś opisem waszej organizacji. Czyli nie trafi na stronę główną, ani też nie trafi na stronę z wpłatą. Dlatego ktokolwiek po prostu trafi na waszą stronę i w ten sposób macie skonfigurowany widget w płatności, czy ten moduł płatności, to ma możliwość, żeby was po prostu wesprzeć. Kolejna rzecz, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Ja tutaj wybiorę taką kwotę symboliczną. Wpiszę tutaj dane do płatności. Akceptuję i klikam wpłacam. I od razu zostałem przekierowany, ale nie dodałem jeszcze strony. Dodamy w takim razie stronę. Zanim sfinalizuję tą płatność, dodam stronę podziękowania. O nazwie dziękujemy. Na razie treść tej strony jest nieistotna. OK. I to ja zrobię od razu blik. Blik mnie przekierował. Zaraz tego blika, żeby mieć taką pełną płatność, to wpiszemy tego blika i zrobimy płatność. Teraz muszę potwierdzić. O, dobra, płatność została potwierdzona. OK. Czyli mamy płatność zatwierdzoną i trafiliśmy z powrotem na stronę organizacji, na podstronę dziękujemy, czyli tą stronę podziękowania. Czyli mamy sprawdzone i działa. Jeśli chodzi o te strony, to mamy stronę podziękowania. Ja sobie tutaj wrócę. Potrzebujemy jeszcze stronę regulamin. Regulamin. I o co chodzi z tą stroną regulamin? Na szczęście nic nie musicie pisać. Na stronie FunnyPay, jeśli wejdziecie sobie w instrukcję i pomoc, ta informacja pojawia się też w mailu po potwierdzeniu płatności. Rejestracja i pierwsze kroki, regulamin płatności na waszej stronie www. Możecie po prostu sobie pobrać taką gotową treść. I ta treść jest bardzo prosta, ona po prostu zawiera taki fragment tutaj treści razem z tą grafiką, można to wstawić. I to jest wszystko, jeśli chodzi o regulamin płatności. Nic więcej nie jest wymagane, po prostu zgodnie z prawem, nie musicie pisać jakiegoś specjalnego regulaminu płatności. Ważne jest, żeby sprawdzić, że ta strona jest pod adresem właśnie tym, który podaliście właśnie na stronie. To możemy sobie zobaczyć, tutaj podejrzeć. No i widzimy tutaj, że jest to adres strona testowa łamane przez właśnie regulamin. To jest bardzo ważne, bo takie dane podaliśmy w formularzu rejestracji. Analogicznie możemy dodać kolejną stronę właśnie związaną z nieudaną płatnością. Tam wpisaliśmy stronę płatność. I tutaj możemy napisać na przykład, że płatność nie została zrealizowana. Spróbuj jeszcze raz na przykład. Mamy jak gdyby komplet tych stron, które są nam potrzebne, czyli trzy strony. Podziękowanie za udaną płatność, informacja w przypadku błędnej płatności oraz regulamin płatności, który można właśnie zobaczyć na stronie funnypay.pl. OK, teraz zobaczmy od razu, czy to moją transakcję już tu widać w systemie, już transakcję widać. Opis transakcji darowizna, czyli jak gdyby wszystko działa, status jest poprawny, kanał płatności, blik, czyli jak gdyby mamy to sprawdzone, działa. Minęło 27 minut od uruchomienia, od startu webinaru i już mamy gotowe taką dobrą sprawę płatności na stronie.
co nam jeszcze teraz zostało do zrobienia. Za chwilę też będę odpowiadał na Wasze pytania. Mamy stronę organizacji, mamy dodane do strony podziękowania regulaminu, mamy zainstalowany moduł wpłat, mamy wpłatę przetestowaną, przeprowadzenie weryfikacji organizacji w TPay, czyli jesteśmy w tym panelu, tu gdzie mamy konto, zweryfikuj konto. I tak na dobrą sprawę, tutaj macie cały proces związany z weryfikacją właśnie waszej organizacji. Jeśli będziecie mieć do tego jakiekolwiek pytania, to tak na dobrą sprawę tutaj możecie też napisać czy zadzwonić do TPay, albo też możecie napisać do nas na info@fanimani.pl i pomożemy wam tą weryfikację przeprowadzić. Generalnie ten proces jest bardzo prosty. To, co będziecie potrzebować? Będziecie potrzebować oczywiście dane podstawowe organizacji, będziecie potrzebować beneficjentów rzeczywistych, czyli osoby, które faktycznie są w zarządzie bądź są założycielami danej organizacji. I to są jak gdyby dwie najważniejsze informacje. Oraz dodatkowo ważne jest to, że strona, na której będziecie zbierać płatności, musi należeć do waszej organizacji, czyli nie może być takiej sytuacji, że strona czy adres danej strony należy do jakiejś innej organizacji, nie wiem, czy firmy, czy jakiejś innej osoby, tak? Czyli testowa funnymoney.org.pl musi należeć do organizacji, na którą został złożony wniosek. Jest tutaj taka możliwość, że jeśli założylibyście stronę właśnie w domenie funnymoney.org.pl, czyli skorzystacie z kreatora stron FunnyWeb, dla tych, którzy nie wiedzą, to mamy jeszcze coś takiego jak funnyweb.pl, czyli strony dla organizacji, to też możecie na takiej subdomenie zbierać, ale wtedy prosimy o e-mail do nas, bo jak gdyby tą autoryzację musimy wykonać my, jak gdyby my musimy w TPay potwierdzić własność danej domeny głównej, czyli w tej właśnie funnymoney.org.pl. Teraz informacja dla osób, które nie mają strony na WordPressie, a mają stronę jak gdyby w jakimkolwiek innym systemie. W momencie, gdy wejdziemy sobie na funnypay.pl, tutaj w instrukcjach jest również instalacja widgetu funnymoney. Jaka jest różnica między tą instalacją w WordPressie, a instalacją właśnie poza inną stroną? Tak na dobrą sprawę wymagana jest tylko i wyłącznie jedna rzecz, dodanie na waszej stronie skryptu, który powoduje właśnie wywołanie tego, między innymi właśnie tego widgetu. I ten skrypt ważne jest, żeby go po prostu dodać w treści każdej strony, czyli jeśli macie taką możliwość dodania w stopce strony jakiegoś kodu JavaScript, bo to jest po prostu JavaScript, który po prostu pobiera konfigurację z panelu funnymoney. Gdy wejdziecie w widget, tu właśnie macie coś takiego jak pobierz kod, czyli jeśli nie macie WordPressa, możecie pobrać ten kawałek kodu i w momencie, gdy wkleicie go na waszą stronę, to on będzie działał tak samo, jakbyście uruchomili właśnie plugin WordPress funnymoney. Dokładnie tak samo będzie to działało. Ważne też jest to, żeby pamiętać, że wszystkie ustawienia związane z tym, jak ten widget wygląda, robicie po prostu w panelu organizacji na funnymoney, czyli logujecie się na funnymoney.pl jako administrator organizacji, przechodzicie sobie do sekcji widget, na przykład płatności FunnyPay, możecie sobie zmienić kolor, jeśli chcecie, żeby był inny, i to w ciągu maksymalnie 2 minut taka zmiana będzie widoczna na waszej stronie. Za chwilę też pokażę właśnie w jaki sposób, bo tu pojawiło się pytanie, jak umiejscowić ten widget w treści strony, czyli nie chcemy go dodawać wszędzie, tylko chcemy go dodać w treść strony, więc zrobimy sobie taką stronę, dodaj stronę pod tytułem Darowizna. I tutaj chcemy w treści, czy mogę to schować? Chyba nie mogę. Okay. I tutaj w treści chcemy wstawić widget, który nie będzie na dole w pasku, czyli tak jak tutaj, tylko po prostu pojawi się w treści strony. Jak to zrobić? Wróćmy do strony z instrukcjami. Na stronie głównej funnypay mamy również dostęp do demo.
demo modułu płatności. I tutaj widzicie, że to jest taka wersja i moduł elastyczny, tak zwany moduł elastyczny, pojawia się po prostu w treści strony. Żeby taki moduł elastyczny po prostu uruchomić, wszystko, co jest potrzebne, to w danym miejscu, w którym chcemy, klejamy taki kawałek kodu HTML, czyli div id równa się funny.py/widget. Zaraz wam to dokładnie pokażę. Czyli wpiszemy tutaj sobie, zachęcamy do wspierania naszej organizacji. Możemy sobie oczywiście wstawić zdjęcia i coś tam innego, co chcemy. I tu wybierzemy sobie, że chcemy wstawić kod HTML, własny HTML. I w tym własnym HTML-u wpiszemy właśnie div id równa się funny.py/widget. I dokładnie tak samo, jak mamy na tej stronie demo, id równa się funny.py/widget i zamknięcie tego diva. To jest właśnie istotne, aby to właśnie w ten sposób wyglądało. Czy nie zrobiłem żadnej literówki, bo jeśli zrobiłem jakąś literówkę, to nie będzie działać. I klikamy opublikuj. OK. I klikamy zobacz stronę. I widzimy, że od razu ten moduł płatności pojawił nam się w treści strony i automatycznie też zniknął ten, który jest na dole w pasku. Tak to po prostu jest zrobione, że w momencie, gdy wkleimy ten kawałek kodu, który właśnie pokazuje ten moduł płatności w treści strony, to automatycznie wyłącza się to, co jest na pasku, bo byłoby po prostu bez sensu, żeby gdyby ta informacja była powielona. Jak tutaj widzicie na dole właśnie mam takiego linka regulamin wpłacającego i to jest de facto właśnie link do tej strony, którą podaliśmy w trakcie rejestracji. Dlatego właśnie jest potrzebne podanie tego linka w trakcie wpłat. Czy widget pasuje na mały ekran mobilny i czy nie zasłania strony? Bardzo dobre pytanie. Ja sobie tutaj zrobię, pokażę wam przykładową stronę w wersji mobilnej. O, i teraz widzimy wersję mobilną strony. On po prostu się zmienia, czyli jest takie pomagam samo i on po prostu się zmienia, wygląda po prostu inaczej, czyli on na telefonie będzie wyglądał też dobrze. A, tu już nam się zaktualizował kolor. Będzie po prostu w formie takiego paska z tytułem pomagam, czyli z tym tytułem, który tak de facto ustawiłem właśnie w tym widżecie, pomagam. Możemy zrobić wesprzyj nas. Możemy sobie tą nazwę zmienić. Za chwilę ta nazwa też powinna się zmienić tutaj na stronie. No tutaj akurat trzeba poczekać. Czy można wygenerować kod HTML widżetu, aby wstawić go na stronę poza WordPressem? Na stronach poza WordPressem można skorzystać po prostu z tego modułu elastycznego, czyli tego właśnie w treści strony. Sam kod HTML jako taki skopiowany nie będzie sam w sobie działał, dlatego że w momencie właśnie kliknięcia wpłacam jest nawiązywane połączenie z serwerem PaniMani, żeby nadać link danej płatności i dopiero potem następuje przekierowanie, więc gdyby samo skopiowanie kodu nie będzie działać. Ale w momencie, gdy właśnie wstawicie na swoją stronę ten skrypt widżetu, czyli jeśli nie macie WordPressa, to wstawiacie po prostu ten skrypt widżetu, a następnie gdyby uruchomicie ten moduł płatności w treści, no to będzie to właśnie w ten sposób działać. Jak skonfigurować płatności cykliczne? Płatności cykliczne działają troszeczkę inaczej niż płatności takie jednorazowe. Płatności cykliczne są realizowane, ja wam zaraz wam pokażę. Jeśli chodzi o płatności cykliczne, to my, czyli FunnyMoney, uruchamiamy je w momencie, gdy jesteście już zweryfikowani, ale prosimy w tej sprawie e-mail na info@funnymoney.pl, czyli w momencie, gdy będziecie już w TPay zweryfikowani, wysyłacie nam maila info@funnymoney.pl z prośbą o uruchomienie płatności cyklicznych z podaniem po prostu adresu strony, na której te płatności powinny być uruchomione. I co się dzieje, jeśli mamy uruchomione płatności cykliczne? Pojawia się dodatkowa opcja jak miesięcznie. W momencie, gdy ktoś kliknie, to dostaje taką informację, że przede wszystkim płatność miesięczna może być zrealizowana tylko i wyłącznie kartą płatniczą.
i że płatność jest realizowana na rzecz fundacji Fannie Mae. Tu płatności cykliczne są zrobione, aby uprościć ten cały proces. Są zrobione w ten sposób, że wpłaty są na konto fundacji Fannie Mae, tak jakby to była, można powiedzieć, zbiórka, i raz w miesiącu są wypłacane na konto waszej organizacji. No to jest jeszcze dodatkowa informacja, że niektóre banki mają limity płatności korespondencyjnej, to jest taka informacja techniczna bardziej, że ktoś może mieć po prostu zablokowane takie płatności cykliczne na kartach, chociaż to się zdarza coraz rzadziej. Taka jest jak gdyby różnica, jeśli chodzi o ustawienie płatności miesięcznej. Jak klikniemy sobie to, to przechodzimy na Fannie Mae, gdzie ktoś może zdefiniować właśnie wartość tej miesięcznej płatności, może dodać jedną dodatkową opcję, która moim zdaniem jest bardzo fajna, czyli że chce pokryć koszty obsługi płatności online, aby do organizacji trafiła pełna kwota. Czyli te 1,49% plus tutaj koszt autoryzacji karty płatniczej jest doliczane do tej kwoty, którą tutaj ktoś wybierze. W tym momencie do was trafia jak gdyby pełna kwota. No i tutaj wybieramy, oczywiście wpisujemy swoje dane, wybieramy, czy chcemy, czy ta płatność ma być obciążona 7 czy 17 dnia danego miesiąca, i dalej jak klikam wpłacam i chcę wspierać co miesiąc, już przechodzimy do konfiguracji karty płatniczej w serwisie Blue Media. Czyli to jeśli chodzi o płatności cykliczne. Jedna teraz ważna rzecz, czy widget jest responsywny? Tak, widget jest responsywny. I teraz kolejne takie pytania, które się gdzieś tam najczęściej pojawiają. Wypłata środków. Środki są tak na dobrą sprawę automatycznie wypłacane. W momencie, gdy jesteście zweryfikowani, to one są automatycznie wypłacane na konto waszej organizacji każdego dnia roboczego. Czyli gdyby nie musicie konfigurować jakiejś osobnej wpłaty, nie musicie ręcznie niczego robić, one są automatycznie, wszystkie kwoty wpłacone danego dnia są następnego dnia roboczego przekazywane na konto waszej organizacji. Nie ma też żadnych opłat związanych z tymi wypłatami, tak? Czyli jak gdyby to jest bezpłatne, jest tylko i wyłącznie ten procent związany z samą obsługą transakcji. Jeśli chcielibyście zbierać na wielu domenach, czyli jak gdyby macie na przykład stronę główną organizacji, ale na przykład macie stronę jakiejś kampanii, którą organizujecie i tam też chcielibyście uruchomić płatności, to tak na dobrą sprawę na ten moment konieczne jest założenie po prostu drugi raz konta organizacji i przejście jeszcze raz przez tego procesu tej rejestracji do FunnyPay. Tak jak widzicie, już tutaj jestem zarejestrowany, więc ten przycisk rejestracji już jest wyłączony, on się tutaj nie pojawia. Jeśli chcielibyście zbierać na innej domenie, to możecie zrobić po prostu, zakładacie nowe konto na Fannie Mae i jeszcze raz przechodzicie tą rejestrację do FunnyPay. W momencie, gdy jeśli jesteście zweryfikowani już wcześniej do FunnyPay, to jak gdyby nie ma potrzeby ponownej weryfikacji, tylko wtedy prosimy o e-mail i my jak gdyby z TPay załatwimy to, żebyście nie musieli ponownie weryfikacji przechodzić. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy ważnej powiedzieć, nie wiem, czy nie musimy tego uzupełnić na stronie, musimy uzupełnić na stronie. Weryfikacja konta w TPay jest związana z jednorazową taką opłatą w wysokości 10 zł. Czyli to jest 10 zł, które jest i jednocześnie weryfikacją konta bankowego i też taką opłatą, można powiedzieć, za weryfikację organizacji. Kolejna ważna rzecz, wpłaty darowizn i dane wpłacających. Tak? W momencie, gdy ktoś dokona wpłaty na stronie waszej organizacji, wy macie tutaj adres e-mail tej osoby wpłacającej, tak? Czyli widzicie status, w FunnyPay widzicie wpłaty darowizn, widzicie status danej wpłaty. Tutaj mamy, że autoryzowano, jaki rodzaj jest płatności, jeśli byłaby to płatność cykliczna, to też zobaczycie informację o płatności cyklicznej i przede wszystkim macie właśnie tutaj adres e-mail, możecie po prostu napisać do tej osoby z podziękowaniem, jakieś osobne podziękowanie, jeśli chcielibyście do takiej osoby po prostu napisać, odezwać się, czy też być może dać znać o tym, co słychać w waszej organizacji. Czy widget, czyli ten moduł płatności ci jest bezpłatny? Tak, on jest jak najbardziej bezpłatny. Jak gdyby nie jest to związane z żadnymi opłatami korzystanie z tego widgetu płatności. To jest po prostu taki gotowy moduł, który przygotowaliśmy po to, żebyście wy jako organizacja nie musieli po prostu, nie wiem, zatrudniać jakiegoś programisty, czy dawać jakąś, nie wiem, konfigurację programiście do tego, żeby on uruchamiał te płatności u was na stronie. Jest po prostu gotowy taki moduł, który możecie po prostu uruchomić i dzięki temu tak na dobrą sprawę w ciągu jednego dnia uruchamiacie
płatności na stronie waszej organizacji. Czy macie w tej chwili jeszcze jakieś pytania związane z FunnyPay czy z innymi rzeczami, które robimy? Tak, właśnie. Kinga napisała kwestię RODO. Tu możecie sobie zobaczyć również umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Taka umowa, w momencie, gdy sobie klikniecie w tą umowę, ona się tutaj automatycznie generuje pomiędzy FunnyMoney a wami. Możecie tą umowę sobie po prostu pobrać i zachować, a w widżecie wpłaty jest również tutaj skonstruowany regulamin płatności i taka klauzula informacyjna związana z przekazywaniem danych, czyli jak gdyby osoba, która wpłaca na stronie waszej organizacji, wyraża zgodę na to, aby przekazać wam dane do dane kontaktowe, czyli de facto mówimy tu o adresie e-mail wpłacającego, który właśnie zobaczycie w panelu organizacji w sekcji FunnyPay i wpłaty darowizn. Czyli to jest jak gdyby uregulowane. Agnieszka zadała pytanie, czy prowizja jest taka sama przy jednorazowych i cyklicznych? Tak, prowizja jest taka sama, poza jak gdyby tym jednym drobiazgiem płatnością, autoryzacją karty płatniczej. I to tak na dobrą sprawę chyba nie ma operatora, który by tego nie robił, bo to jest narzucone przez Visa i Mastercarda, czy innych operatorów kart. Taka płatność to chyba 20 groszy jest za autoryzację płatności kartą, czyli 1,49% plus te 20 groszy za autoryzację płatności. Jeśli ktoś właśnie wybierze w tej płatności cyklicznej, że chce pokryć koszty, no to jak gdyby ten procent i te 20 groszy zostanie doliczone do tego, co jest ściągane z jego karty płatniczej. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, to przede wszystkim na funnypay.pl możecie znaleźć instrukcję oraz pomoc, oraz też na pomoc funnymoney.pl. W sekcji dla organizacji jest właśnie FunnyPay, czyli płatności dla NGO. Tutaj też jest właśnie kilka tematów związanych z działaniem FunnyPay. Tutaj jest też film, jak zmienić kwoty płatności. To możecie sobie również to w wolnej chwili obejrzeć. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania w trakcie, nie wiem, instalacji tego, to możecie śmiało pisać na info@funnymoney.pl, to my pomożemy po prostu taką instalację zrobić, czy to ja, czy Tomasz, nasz specjalista od WordPressów i nie tylko, od różnych programistycznych kwestii, to pomożemy wam po prostu takie płatności zainstalować. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na stronie akademiafunnymoney.pl akademiafunnymoney.pl pojawi się nagranie właśnie z tego dzisiejszego spotkania. Tu możecie sobie wejść w materiały i nagrania i zobaczyć sobie też nagrania z poprzednich wszystkich spotkań Akademii. Tu też znajdzie się nagranie właśnie z dzisiejszego spotkania. I jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałem was zaprosić na spotkanie, które odbędzie się 27 maja. Spotkanie z Michałem Serwińskim, bardzo doświadczonym człowiekiem, jeśli chodzi o pozyskanie darowizn, o fundraising, z doświadczeniem w Fundacji Anny Dymnej, w Polskiej Akcji Humanitarnej. Michał Serwiński teraz jest zaangażowany również w konferencji Sektor 3.0, także wokół organizacji społecznych, wokół fundraisingu kręci się od wielu, wielu lat. I 27 maja podzieli się z nami wiedzą na temat, jak przygotować skuteczny apel do darczyńcy. Elementy, które powinny się znaleźć w skutecznym apelu o wsparcie. Nauczycie się przygotowywać prośbę o dostosowanie do różnych kanałów komunikacji, czyli jak w zależności od tego, gdzie zamieszczacie komunikat, jak ten komunikat skonstruować, jak korzystać z różnych historii oraz materiałów multimedialnych oraz oczywiście Michał pokaże przykłady działań różnego rodzaju organizacji z kraju oraz ze świata. Także zapraszam was. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jeśli będziecie mieć pytania, info@funnymoney.pl, tam zapraszamy do kontaktu. Oczywiście jeśli jeszcze też nie zbieracie darowizn zakupów online, to też do tego zapraszam, żeby uruchomić tą nową formę wspierania waszych organizacji przy okazji zakupów w internecie, które, jak wiecie, są w tej chwili bardzo, bardzo popularne i my te wzrosty również widzimy, że coraz więcej osób, zwłaszcza tych, które wcześniej jak gdyby nie były przekonane do korzystania z zakupów w internecie, no teraz troszeczkę sytuacja zmusiła je do tego, żeby z tego korzystać i ta pula osób, które korzystają z zakupów w internecie jest coraz,
coraz większa. Dzięki bardzo za spotkanie i do usłyszenia na kolejnym webinarze. Miłego dnia. Cześć. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.